jestem Kamil, na co dzień pracuję jako .NET developer. Jestem liderem w jednym z projektów w Software Mind. Specjalizuję się w architekturze oprogramowania i domain driven design. Jeśli chodzi o moją aktywność w gildii, staram się udzielać, często prowadzę jakieś prezentacje, podsyłam jakieś ciekawe linki, czy właśnie udostępniam jakieś kawałki kodu, które warto zaimplementować we własnych projektach gdzieś, czy zaproponować klientom. Jestem też autorem inicjatywy nazwanej .NET Cafe. Jest to 15-minutowe spotkanie przy kawie, gdzie deweloperzy z różnych projektów spotykają się i rozmawiają, pokazują jakieś wzorce projektowe, które zaimplementowali, wymieniają się doświadczeniem. Jest tam też pole dla młodszych deweloperów, żeby mogli posłuchać, jak na przykład wygląda praca w bardziej skomplikowanych projektach, czy jakie a myślenie mają osoby z większym doświadczeniem, na co zwracają uwagę. Opowiem teraz kilka słów o jednym z moich side projektów, który jest nazwany Evolutionary Architecture by Example. Jest to projekt, który pokazuje tak naprawdę drogę architektury oprogramowania od takiego startupu do dojrzałego biznesu. Pokazuje to, że jeden styl architektoniczny, jedna architektura nie będzie pasować do każdego etapu projektu. Jest tam pokazane to właśnie, w jaki sposób może ewoluować. I takiego projektu na tą chwilę nie znaleźliśmy na GitHubie gdzieś właśnie w świecie open source'a, dlatego postanowiliśmy stworzyć własny projekt, ponieważ te inne projekty pokazują często tylko jedną perspektywę, jeden etap projektu, zastosowanie jakiegoś stylu architektonicznego, ale nie jest tam wyjaśnione, co spowodowało, że do tych decyzji właśnie doszło i że ta architektura wygląda tak, a nie inaczej. Chcieliśmy wypełnić tą lukę i stworzyć taki projekt, gdzie pokazujemy nieduże właśnie myślenie i tutaj myślenie, jakie decyzje podejmować w danym okresie. No i też właśnie kod i diagramy, które pokazują, jak to wygląda i które będą takim guidem dla osób, które chcą zostać architektami lub już są, ale potrzebują tutaj zrozumienia pewnych konceptów. Jeśli chodzi o wyzwania w projekcie Evolutionary Architecture, wraz z moim przyjacielem Maćkiem rozwijaliśmy ten projekt po godzinach, więc to wymagało od nas dobrej synchronizacji, jeśli chodzi o nasze kalendarze, o nasz czas. Podczas tworzenia tego projektu było wiele decyzji architektonicznych do podjęcia, więc musieliśmy tutaj każdą z tych decyzji przeanalizować zyski i koszty danej decyzji, więc to było dużym wyzwaniem dla nas. Kolejnym z wyzwań było to, że pracowaliśmy tak naprawdę zdalnie, więc tutaj wyzwania związane z taką współpracą zdalną też się pojawiały. Czego nauczyłem się i co mi bardzo pomogło podczas pracy nad tym projektem, to właśnie kolaboracja z Maćkiem za pomocą narzędzia Miro, gdzie rozpisywaliśmy sobie nie tylko procesy biznesowe, które zaimplementujemy w naszym systemie, ale także możliwości tutaj rozwoju, wszystkie decyzje architektoniczne, ich wady, zalety. I dzięki temu na przykład po wróceniu do tego Miro następnego dnia mogliśmy sobie przypomnieć te dyskusje, które przeprowadzaliśmy wspólnie, więc to jest dla nas coś istotnego, coś, co nam pomagało rozwijać ten projekt. Osobom, które zaczynają dopiero swoją przygodę jako software inżynierzy, radziłbym stworzyć sobie właśnie jakiś side projekt i rozwijać go po godzinach, też żeby to, co często mamy w projektach, to jest niewystarczające, bo na przykład ciężko jest wprowadzić jakąś innowację, zajmuje to na przykład kilka dni czy nawet tygodni i też trzeba to ze swoim teamem przeprocesować. Więc tutaj w takim side projekcie jesteśmy w stanie eksperymentować, bawić się w tej naszej piaskownicy, testować różne rozwiązania. Na przykład kiedy wyjdzie jakaś nowinka technologiczna, też możemy sobie bezpiecznie w tej naszej piaskownicy to zaimplementować, zobaczyć, jak to działa i wtedy, jeżeli mamy jakąś konkretną wiedzę, już konkretne doświadczenie z jakąś technologią, jesteśmy w stanie na przykład zaproponować to w naszych projektach, gdzie pracujemy na co dzień jako software inżynier.
Kolejną tutaj wskazówką, która myślę, że jest istotna, to pokazywanie się na różnego rodzaju konferencjach, pokazywanie się na meetupach, dyskusja właśnie z uczestnikami tego typu spotkań. Zwykle to są osoby otwarte, więc możecie naprawdę zdobyć bardzo fajne kontakty i możliwość zdobycia od tych osób cennych wskazówek, także poznać mentorów, tak jak ja właśnie poznałem wiele razy osoby, które gdzieś tam mi pomagały się rozwijać jako inżynier i pomagały mi ustawić tą moją karierę w taki sposób, aby to było efektywne i aby ta moja praca sprawiała mi przyjemność. W najbliższym czasie będę na konferencji Craft IT w Rzeszowie, która będzie 25 maja. Konferencja będzie zahaczać obszary właśnie domain-driven design, architektury oprogramowania czy jakichś wzorców projektowych. Jest to dla mnie istotne, żeby być na tej konferencji, porozmawiać z mentorami, z prelegentami, ponieważ ich doświadczenie jest dla mnie kluczowe, ponieważ w tych projektach, w których biorę udział, taka wiedza, czy to właśnie z architektury rozproszonej, czy wzorców projektowych, jest dla mnie bardzo ważna. I też chcę się rozwijać, chcę zobaczyć coś poza tym, co robię w pracy. Gdybym mógł wydłużyć dobę, poświęciłbym więcej czasu na sport. Z racji tego, że właśnie tutaj aktywnie działam i rozwijam się jako software engineer, brakuje tutaj mi tego czasu, żeby poświęcić wystarczająco go tyle też na sport.